wiecie, jak my ten obóz przeprowadzujemy, później wrócimy, odpoczniecie, to naprawdę zobaczycie, jak będziecie dużo, dużo lepiej grać. Także my to traktujemy jako naukę. I Patryk dzisiaj fajnie, bo tam i przyjął piłkę i zagrał i nawet uderzył na bramkę. Także fajnie było. I tutaj pan powiedział, że będzie rycerz za chwilę, słyszycie? Ręce chłopacy, weź rękę, nie dyskutuj. Mamy kibice? Poligas, polis, poligas, ty. Na prezentacji drużyny przedsezonowej sezonu 2019-2020. Sześć lat minęło od momentu, kiedy opuściliśmy ten stadion, ale wróciliśmy i z tego możemy być bardzo dumni i szczęśliwi. Witam w domu. Ale dziękuję wam za ten zaszczyt i moim kolegom wszystkim, którzy dopełnili się do tego, że nastał taki moment, że można przemawiać tutaj dzisiaj w domu, tak? Na naszym terenie, na naszym obiekcie. Bardzo, bardzo to miłe i dziękuję wam bardzo za to, że jesteście tutaj z nami. To jest taki moment i prezentacji tego, co nadchodzi, ale również taki moment do podziękowania. Dziękuję wam wszystkim kibicom. Dziękuję tu moim kolegom zarządu, przyjaciołom, klubu, sponsorom, ludziom dobrej woli, którzy tam pomagali i kroczyli z nami od początku, czyli koledzy Krzysztofowi, Sobierkowi, Znakła i osobom związanym z klubem Spoduli, z Znakła. Wam wszystkim myślę, że nadchodzi taki nowy okres, ważny okres, możemy sprawdzić się kibicostwo, możemy sprawdzić się sportowo i głos dalej. Dziękuję wam bardzo. Zapraszamy do nas patrona klubu rycerza Zawiszy Czarnego. Przywitajmy go gorącymi brawami. Rozpoczynamy prezentację. To jest zarządu Marek Garciowski, zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, za chwilę zaczynamy tą prezentację. Proszę o godne przywitanie chłopaków, którzy będą dla nas walczyć w tym sezonie. O co to jeszcze się okaże, ale to, że będą walczyć, to możemy być pewni. A więc zaczynamy. Zapraszamy do nas Marcina Niwińskiego. Jan Stępczyński. Bartosz Bąk.
Bartosz Stopel. Patryk Kozłowski. Następnym zawodnikiem jest Krzysztof Kukowski. Szufla. Adam! Mogę powiedzieć, że mamy tych, których już znamy. Znacie wszyscy, grali już u nas. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że większość z nich, albo jakaś duża część, to ci, którzy zawisze wspomagają od początku, czyli od tej klasy. Bardzo super. Że nic nie robimy, to mamy do zaprezentowania jeszcze szóstkę zawodników, którzy są z nami od teraz. Teraz przychodzą tu do tego klubu, by go wspomagać, by walczyć za niego i tak jak reszta brać udział w czymś wielkim. Dlatego zapraszamy Tomka Żylińskiego. W tym sezonie zasili bydgoskiego Zawisze jest to Michał Oczkowski. Mamy teraz od długiego czasu pierwszych braci, którzy będą występowali razem w Zawiszy. Zapraszamy Mateusza Oczkowskiego. Który warto grać? Mateusz Lud. Też nasz wychowanek, chłopak stąd, chłopak oddany temu klubowi, Korneliusz Sochan. Witamy. Zapraszamy trenera. Jacek Grunowski. Cztery kamy do mnie. Czekaj, czekaj, teraz kurczę będzie. GoPro. Ja mam się. Zapraszamy do nas pana Kazimierza Kruczowika. Pozwolę za obiektu. Nazywam się Tomasz Żyliński, mam 21 lat. Cieszę się, że mogę wrócić tutaj, pomóc Zawiszy wrócić tam, gdzie jego miejsce. Mam nadzieję, że będziecie nas w tym wspierać. Dziękuję. Oczkowski, również wracam do Zawiszy Bydgoszcz. Jestem tu, żeby pomóc całą drużyną i jutro jesteśmy po 3 punkty. Dziękuję bardzo. Nazywam się Mateusz Druck. Wracam do Zawiszy po roku przerwy i mam nadzieję, że jutro zdobędziemy 3 punkty. Dzięki wielkie. Mam 18 lat.
przyszedłem tutaj, aby zdobyć to, co musimy zdobyć, czyli awans do trzeciej ligi. Jutro po trzecim punkcie. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Wracam do domu. To, co mogę was prosić, no to wspierajcie nas w każdym meczu, tak jak do tej pory. Pomagaliście, wspieraliście i dzięki wam dzisiaj przystępujemy do czwartej ligi. Głęboko wierzę, że za rok spotkamy się w tym samym miejscu, ale będziemy przygotowywać się szczebel wyżej. Jutro pierwszy krok, wspierajcie nas zawsze, będziemy dla was sobie wszystko. Bądźcie z nami. Dobrze, wiecie, liga już się ruszyła, my wchodzimy do gry jutrzejszej, do ligi pewnie trudniejszej niż ostatnio, bardziej wymagającej, ale znając swoją wartość, znając wartość zespołu całego, indywidualną chłopaków, mając swoje cele, swoje ambicje, swoje marzenia, będziemy starali się je zrealizować razem z wami. Do zobaczenia jutro na meczu. Pozdrawiam. Mamy też ludzi, którzy nam pomagają. Pomagają finansowo i wspierają. Tak jak kibice, bo największym sponsorem tego klubu od początku jego jakby reaktywacji są kibice. Wy, którzy dajecie swoje pieniądze, nie szczędzicie grosza, ale są też ludzie, którzy mają swoje firmy, którzy poświęcają, dają klubowi swoje prywatne pieniądze. Niektórzy z was może widzieli, gdzieś się to przeminęło. Może poproszę pana kolegę, żeby zaprezentował, to będą stroje wyjazdowe. Tak wygląda drugi komplet koszulek, które od tego sezonu będą koszulkami wyjazdowymi i w nich piłkarze przeważnie będą grali na wyjazd.